Dopiero wtedy było, jak zacząłem ćwiczyć, prawda, i dostałem pracę w zespole jazzowym Ptaszyna Królewskiego, studio jazzowe Królewskiego Radia, na kontrabasie grałem po różnych klubach. To są dźwięczniki od innych instrumentów, od zonu i od higerhornu, od trąbki takiej dużej. Wtedy, w tym czasie, to byłem, jeżeli chodzi o ten nowatorskie, tak zwane nowatorskie poczynania, to byłem pierwszy na świecie. Przyniósł partytur w grubych deskach. Jedna tylko strona, jakaś takie dziwactwo, a profesor tylko sobie, panie, co? Koleżanka Iwona Jędruch zrobiła dla mnie na gongi, znaczy na taśmę. Dlaczego? Dlatego, że ja mówię, słuchaj Iwonka, jak będę grał w radio tutaj koncert, a kiedyś już dawno zrobiła, tylko gdzieś to zagubiłem, nie oddali mi tam w Gdańsku na koncercie. Ona odnalazła to i będzie to takie awangardowe moje granie, będą jakieś dziwne dźwięki, to ty na tych błądach tak złagodzisz, mówię, i te ludzie może jakoś inaczej przyjmą. Zaś Bogu szum czasem w snach się jawi. Znamy tylko z przelotu tęskny, daleki krzyk żurawi, a jednak zaduma cię nawiedza. W tej równinie widzisz tyle aż uroku, czaruje każda miedza. Thank you.
Thank you.